jedyne co jeszcze musiałem zrobić, to... Szósty Bałtycki Festiwal Modelarski wpisał się chyba już na stałe w kalendarz konkursów modelarskich. Modelarze znają ten konkurs, są zadowoleni z przyjazdu tutaj. W tym roku gościmy tradycyjnie w granicach 100 modelarzy z całej Polski, od Szczecina po Lublin. A modeli w tym roku było wystawionych 418 w 50 kategoriach, klasach wystawowych, w trzech kategoriach wiekowych, czyli młodzik, junior i senior. Ja przywiozłem dwa samoloty i figurki głównie, plus tam jeszcze pracę moich wychowanków. Pracuję w szkole i tam po prostu mam kółko takie zainteresowań modelarskie. Mam po prostu tak parę w tej chwili nowych dzieciaczków, bo poprzednia grupa poszła do gimnazjum, także mam nowych i oni się dopiero, jak to się mówi, wdrażają. Nie? Współorganizatorem naszego festiwalu jest gimnazjum numer 11, Urząd Miasta Koszalin. W tym roku dołączyło Muzeum Sił Powietrznych w postaci naszego koszańskiego Muzeum Obrony Przeciwlotniczej. No a całość organizuje koszański pluton modelarski. Politechnika Koszalińska już po raz szósty jest partnerem Bałtyckiego Festiwalu Modelarskiego. Bardzo się z tego cieszymy, bo jako uczelnia chcemy wspierać przedsięwzięcia nakierowane na promowanie myśli technicznej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Od 2 lat przyznawany jest Puchar Rektora. W tym roku puchar pójdzie do wykonawcy dioramy Plaumen 45. Jest to taka scenka rodzajowa, która prezentuje dworzec kolejowy. Mój dziadek był zawiadowcą stacji i ta nastawnia tam z tyłu, te wszystkie inne rzeczy, no tak jakby na jego cześć. Także tak jak pamiętam za swoich lat dzieciństwa, bo teraz tego już nie ma, Polskie Koleje Państwowe to zlikwidowały, no zrobiłem tak jakby to tak pod jego, nie? To, co pamiętałem. Ten model został wybrany, ponieważ łączy bardzo duży wysiłek pracy, precyzję i bardzo dobre wykonanie. No i oczywiście jest związane z promowaniem myśli technicznej i technologicznej. To jest połączenie malowania figurek, budowania dioram, jakiejś takiej przestrzeni architektonicznych, no plus cała historia. No bo wszystko to, co jest zeskalowane, te kolejowe różne znaki, inne rzeczy. Koledzy modelarze też właśnie kolejowi zeskalowali mi i na tej podstawie to zrobiłem, bo tego nie ma gdzie dostać. Także wszystko, co jest zrobione, on jest własną inwencją. Ja łopatą nie chował, mówię.